udało się drugą taką akcję przez nas zorganizować, przez nas, no i przez Fundację Bezpieczni, także wraz z kolegami motocyklistami z Bełchatowa zorganizowaliśmy akcję, w której udało się kupić jeden większy prezent oraz troszeczkę drobniejszych i obdarować nasze bełchatowskie dzieciaczki. A co dziś Mikołaj przywiózł tym najmłodszym? No, trochę słodyczy, książki do poczytania, no i chyba to, z czego dzieciaki akurat najbardziej się cieszą, konsole do grania Xboxa. Próbowaliście już razem zagrać, czy jeszcze poczekacie, aż się to wszystko tutaj ułoży? Nie no, myślę, że wpadniemy kiedyś dzieciaki nas trochę podszkolą w tym graniu, bo akurat my to sobie bardziej wolimy radzić na motocyklach niż przed ekranem telewizora. Mimo wszystko, mimo tych niepowodzeń, najważniejszy jest ich uśmiech, ich radość i zadowolenie i ciepło świąt Bożego Narodzenia, prawda? No tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że sami wiemy dookoła, że no, nie każdy o nich tutaj pamięta, tak? A my staramy się o nich nie zapominać i stąd ta nasza wizyta. Jak macie na imię? Karol, Agatka. Spodziewaliście się, że Mikołaj przyjedzie i takie fajne, świetne prezenty wam przywiezie? Nie, nie. A na co liczyliście? Na odwiedziny tylko. Na odwiedziny. Mikołaj przyjechał i sądziliście, że tak z pustym workiem przyjedzie? No, nie do końca. Czyli? Czyli, no troszkę tam będzie miał rzeczy, ale nie aż tak dużo. A powiedz mi, Karol, z tych prezentów, które dzisiaj Mikołaj przywiózł, co was najbardziej cieszy? Xbox. A słodyczy już nie? Średnio. No. Z tego co wiem, to już drugi raz się pani przytrafiło witać tych dostojnych gości. Tak, akurat tak się zdarzyło, że na moim dyżurze w zeszłym roku również panowie zaszczycili nas swoją obecnością. No i tak hojnie obdarowali, w tym roku chyba jeszcze hojniej, z czego naprawdę jesteśmy podwójnie wdzięczni i zadowoleni. Nie wiem, po stokroć, tak? Bo dzieci, jak powiem, marzyły o tym, co powiedziały same, że było jest najfajniejsze o Xboxie od dawna. Tak? Jakoś funduszy brakowało zawsze z naszych pieniędzy ośrodkowych. No dzisiaj to marzenie się spełnia dla wszystkich, także bardzo się cieszymy. A jak oni wiedzieli już, że przyjedzie ten Mikołaj i oczekiwali go? Czy to była taka wielka niespodzianka? Znaczy, była informacja, że nas odwiedzą Mikołaje na motocyklach. No też wiedzieliśmy, znaliśmy ich z tamtego roku już, tak, bo oni, panowie byli tutaj u nas, także no i pewnie też po cichu liczyli, że z pustymi rękoma nie przyjadą, jak to Mikołaj, on nigdy nie przychodzi z pustymi rękoma, ale myślę, że tak jak powiedział Karol, nie spodziewali się aż tak hojnych upominków. No właśnie, te prezenty cieszą chyba najbardziej. Prezenty cieszą wszystkich i w każdej postaci, nawet te najmniejsze, najdrobniejsze, a im hojniejsze, tym cieszą bardziej, także. Oprócz tego najważniejszego prezentu, który domniemam, że jest ten Xbox, to te, które przywędrowały z Mikołajami w torbie, będą równo podzielone? Tak, jak najbardziej. Zawsze dzielimy wszystkie dzieciaki porówno, sprawiedliwie, bez żadnej, nie faworyzujemy nikogo, także żeby wszyscy byli zadowoleni równi. Nawet ci nieobecni dzisiaj, bo jest sobota, więc nie wszyscy są akurat obecni, ale podzielimy w poniedziałek wszystkich porówno, także. I korzystali będą wszyscy z Xboxa tak samo. Także musimy sobie ustalić listę dyżurów na Xboxie i będzie wszystko fajnie, tak być powinno.